This is serious. To poważna sprawa. Ludzie rozmawiają o końcu świata. Trudno im uwierzyć w absolutną prawdę. Wolą prawdę relatywną. Może to jest dobra filozofia, ale nie popieram jej z powodu proroctwa biblijnego. Bo gdy Bóg mówi o czymś, wypełnia się to co do sekundy. Nie złość się, gdy odkryjesz przyszłość dokładną w 100%. Tego nawet twój komp nie ogarnie. Bóg nigdy się nie mylił i nie próbuj obalić naszych twierdzeń, bo i tak będziemy śpiewać, choćby chcieli nas zastrzelić. To nic, że może zginiemy, ale będziemy wzbudzeni na nowo. Nie pękamy, bo boją się ci, co nie przynoszą owoców. My będziemy ufać. Niech umrze nasze ja. Żyjmy z Chrystusem bez wymówek. Już czas na porzucenie kłamstw i odkrycie prawdy. Przygotuj się na emocjonalne kontuzje. Wiem, że ci się to nie podoba i chciałbyś mnie usunąć, ale tego nie zrobisz, bo chcesz wiedzieć więcej i poczuć pocałunek prawdy. Niektórych to kłuje, niech więc odejdą. A jeśli się to zgadza, niech nic nie mówią, bo co mi udowodnisz, jeśli sam nic nie wiesz? Rozmawiają o tym, kogo mają wielbić, a kogo nie. Proroczy rok 1844 już zdecydował o wszystkim. Sprawdź, a przekonasz się, gdzie leży prawda. Ludzi wybranych, którzy wielbią to, co powinni, nie zastraszą zakazy sprzedawania i kupowania, bo oni już są spakowani i wiedzą, gdzie idą. Nie ignoruj więc tego. Wiesz, że niektórzy kłamią, ukrywając się za świętymi tytułami i chrześcijaństwem. To mogą być twoi przyjaciele lub kumple z pracy. Będą cię chcieli zabić, gdy przyjdzie właściwy czas. Nie bój się. Poszukaj słowa i studiuj je, byś na końcu przekonał się, że było warto. Zostawiamy świat za sobą. Idziemy po doskonałość. To jest ostatnie ostrzeżenie i mam nadzieję, że je usłyszałeś.